Dobry wieczór. To już piąty tydzień, kiedy spotykamy się wieczorami, żeby słuchać dobranocek. Zapraszam na kolejną. Otóż w pewnym małym, nic nieznaczącym mieście był pewien malutki, nic nieznaczący dom, w którym mieszkali nic nieznaczący ludzie. Byli bardzo biedni, ale niestety nie byli biedni i szczęśliwi, dlatego że ta bieda doprowadzała ich do rozpaczy. Nie mieli się z czego utrzymywać, nie mieli co jeść, ale też w ich serca zakradło się bardzo dużo gniewu, bardzo dużo nieszczęścia, bardzo dużo lenistwa. Dom, w którym mieszkali, coraz bardziej popadał w ruinę. Ściany były niemalowane, okna były nieumyte, ogród był nieuprawiany. No wszystko było absolutnie do niczego. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ich sytuacja była coraz gorsza. I ta zewnętrzna, i ta wewnętrzna. W końcu zostało im tylko na ostatni posiłek. Wysłano najmłodszego syna, żeby poszedł do centrum miejscowości, w której mieszkali, na targ, żeby coś kupił na ten ostatni posiłek. Młody chłopak przechadzał się po targu i widział bardzo wiele rzeczy. Widział mnóstwo żywności, widział mnóstwo sprzętów, widział wiele rzeczy, które można było kupić. Jego uwagę w pewnym momencie zwrócił dzban, bardzo pięknie pomalowany, po prostu dzban. Podszedł i zapytał sprzedawcy, ile ten dzban kosztuje. Okazało się, że kosztuje dokładnie tyle, ile miał na ostatni posiłek. Nie wiedział czemu, pewnie z jakiejś totalnej rozpaczy, pomyślał, może mamie się spodoba ten dzban, kupię go. Kupił ten dzban i zaniósł go do domu. Wszyscy się w domu na początku bardzo zdziwili, że nie przyniósł nic do jedzenia, ale wszystkim się dzban bardzo spodobał. Został postawiony na stole i wszyscy na niego patrzyli. W pewnym czasie tato, kiedy patrzył na ten piękny dzban, zorientował się, że to, co wokół ściany i cały pokój, w którym się znajduje ten dzban na stole, bardzo źle wygląda i nie pasuje do tego dzbana. Tato się więc wziął, zapożyczył od jakichś tam sąsiadów pieniądze i wyremontował pokój, odmalował go. Młodszy syn, kiedy zobaczył odremontowany pokój, zorientował się, że są bardzo brudne okna. Więc wziął się do roboty, umył wszystkie okna, nie tylko w tym pokoju, ale też w całym domu. Kiedy umyto okna, kolejny syn zauważył przez te okna, przez które było coś widać, że jest bardzo zaniedbany ogród wokół domu. Więc poszedł do ogrodu, zaczął kopać, zaczął porządkować, zaczął uprawiać. Ogród zaczął kwitnąć i zaczął przynosić owoce. Okazało się, że mają również coś, co mogą jeść z tego ogrodu. W ogrodzie również, zadbanym już i pięknym, wyrosły kwiaty. I wtedy najmłodsza córka, będąc w tym ogrodzie, zerwała te kwiaty, wzięła je do domu i włożyła je do dzbana, myśląc, będą dobrze wyglądały. Kiedy wszyscy popatrzyli na ten dzban, popatrzyli na kwiaty w dzbanie, popatrzyli na odremontowany dom, na umyte okna, na kwitnący ogród, pomyśleli sobie, ten dzban chyba musiał być czarodziejski. Czasem w życiu rzeczywiście wszystko się zmienia nagle, naraz, całkowicie, zupełnie, stuprocentowo. Ale tak się dzieje bardzo rzadko. Zazwyczaj potrzebny jest jeden pierwszy mały krok. Jedno światło, jedno dobro, jedno piękno. Dobro zaczyna się rozlewać, ale bardzo jest potrzebny ten pierwszy krok. Bez niego nie ma się trochę z czego rozlać. Jeżeli twoja sytuacja może nie jest za wesoła, może nie jest twoje życie zbyt szczęśliwe, pomyśl, jaki jutro rano, bo dzisiaj już pewnie późno, jaki jutro rano pierwszy krok możesz wykonać, gdzie i jaki dzban możesz kupić.